Dziś i jutro mieszkańcy Tarnobrzega i okolic mogą bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, poziom cholesterolu oraz określić wiek swojego serca. Wszystko to w ramach kampanii Ciśnienie na życie, z którą już po raz trzeci wyruszyły w Polskę mobilne centra badań. Na Tarnobrzeskim Placu Bartosza Głowackiego w ramach kampanii Ciśnienie na życie zagościło mobilne centrum badań. Celem akcji obok profilaktycznych badań serca jest zwrócenie uwagi na sposób i tryb życia mieszkańców. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na zdrowy styl życia, na właściwą dietę. W zasadzie o to nam chodzi, żeby zwrócili uwagę na takie czynniki jak ruch, dieta, które mają bardzo duże znaczenie. A sami mogą to pacjenci zrobić bez wizyty u lekarza, no bo mogą sobie zmienić sami dietę, mogą się więcej ruszać i niestety to jest bardzo ważne, bardzo wiele osób to zaniedbuje. Jednym z elementów badań prowadzonych przez zespół medyczny jest określenie przy pomocy najnowszej, innowacyjnej aplikacji tak zwanego wieku serca. Na podstawie tej aplikacji badamy wiek serca i bardzo często niestety ten wiek serca jest dużo wyższy niż wiek metrykalny pacjenta. Obok podstawowych badań do określenia wieku pacjenta niezbędna jest krótka rozmowa. Poza tym jeszcze wywiad ma znaczenie. To, czy ktoś miał zawał, czy miał udar, czy pali papierosy. Aplikacja pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Dzieje się tak wówczas, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od metrykalnego, dlatego tak ważna jest profilaktyka. No jest to bardzo ważne, ponieważ choroby sercowo-naczyniowe no niestety są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, więc jest to bardzo istotne, żeby ludzie mierzyli sobie ciśnienie i zwracali uwagę na to, co jedzą, jak się ruszają, jaki tryb życia prowadzą. Jak w przypadku wielu schorzeń, tak i tu istnieje grupa podwyższonego ryzyka i wbrew pozorom nie zaliczają się do niej jedynie osoby starsze. Są to osoby, które palą papierosy. Jest to też, no tu widzimy osoby starsze w kolejce, ale też jest, bardzo często przychodzą osoby młode i zaczynają palić. To jest bardzo taki jeden z głównych czynników. Jest choroba nadciśnieniowa. No na to często też nie mamy wpływu, bo już na przykład jest obciążenie genetyczne, ale też sami na przykład taki stres może też mieć na to, może być przyczyną. Jest też dobra wiadomość dla wszystkich tych, których serce nie jest w najlepszej kondycji. Wiek serca można obniżyć. Ważna jest jednak zmiana trybu życia i regularne konsultowanie swojego stanu zdrowia z lekarzem. Na takie konsultacje zostali skierowani niektórzy bezpośrednio z mobilnego centrum badań. Jestem zadowolony z tego badania. No, bo już mi serce się postarzało normalnie. No. I trzeba zacząć uprawiać sport. Na to wygląda, że już wiekowo już ta akcja musi człowieka do czegoś zmusić. Bo miałam taką okazję. Skorzystałam. Dostałam skierowanie do lekarza od razu, także jest dobrze. W całą akcję włącza się również tarnobrzeski magistrat i zapowiada, że to nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja na tarnobrzeskim rynku. Jest to kolejna kampania pod nazwą Ciśnienie na życie. Zależy nam na tym, aby nasi mieszkańcy byli zdrowi, a jeśli mają problemy zdrowotne, żeby wiedzieli, co z tym robić. Bardzo nam na tym zależy, żeby poprawić i umocnić zdrowie naszych mieszkańców. W związku z powyższym w marcu organizowaliśmy warsztaty zdrowia pod kątem problemów jedzeniowych w znaczeniu otyłości. Potem w ramach Dni Tarnobrzega po raz pierwszy organizowaliśmy także mierzenie ciśnienia, drobne porady medyczne i też akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Takich akcji będzie więcej, już to zapowiadamy jako Urząd Miasta zdecydowanie. Dla wszystkich tych, którzy odwiedzą mobilne centrum badań na Tarnobrzeskim Placu Bartosza Głowackiego w ramach kampanii społecznej Ciśnienie na życie, czeka również niespodzianka. Te osoby, które kierujemy do lekarza na wizytę do lekarza kardiologa, mogą wziąć udział w konkursie. No i to jest jakaś motywacja do tego. Mogą coś wygrać, ale przy okazji muszą coś też zrobić. No i ważną rzeczą jest to, że obniżają tak wiek serca. Zapraszamy serdecznie wszystkich niezdecydowanych na dzisiaj od 10 do 18, także jutro od 10 do 18. Więcej szczegółów dotyczących akcji znajduje się na stronie internetowej www.ciśnienienażycie.pl.